A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Last Epoch. Zrobiłem sobie porządki, zaraz wam powiem. Patrzcie, zrobiłem sobie taką zakładkę na unikaty. Na razie same klucze tutaj trzymam, zmieniłem kolorek. Jest osobna zakładka na przedmioty setowe, taka zielona. Tutaj trzymam Exalted, tutaj trzymam idole. Jeżeli chodzi o idole, też sobie taką selekcję zrobiłem, przejrzałem to wszystko. Te idole sprzedamy, które tutaj mam. Zostawiłem sobie takiego idola. Może się gdzieś tam na przyszłość przyda, taki ze zwiększoną szansą na spele krytyczne. I tutaj to Word Retention jest. A poza tym chciałem na poczekaniu od razu sobie podmienić, bo mamy duży nadmiar odporności na trucizny. Wyjąć to 14% chciałbym, na razie sobie to zostawię jeszcze. A dodamy to 4% więcej zdrowia, to też się przełoży na wardy, myślę, że na razie może tak być. Poza tym, tutaj będzie zakładka taka z przedmiotami do craftu, jakbym chciał sobie je zostawiać na później, żeby coś pokraftować. No właśnie, i jeżeli chodzi o sam craft, bo chciałem się tym zająć teraz na starcie, ale tak pomyślałem, że poczekamy do tego poziomu 65, bo tam jest niby nowy ten próg, jakby, no wiecie, tam wymagany poziom na kowadle, ja to tak nazywam tym crafterskim, żeby jakoś tam bardziej ulepszać te przedmioty, nie? Kilka takich przedmiotów też mam na sobie. Chyba pasek to był, chyba rękawiczki, które jeszcze mają potencjał. O, tu widać, 2 potencjału, 8 potencjału, ale nie możemy tego ulepszać, bo mam za niski level, więc z tymi przedmiotami też bym się na razie jeszcze wstrzymał. Jak będzie ten poziom, może na początku kolejnego odcinka to sobie jakieś crafty porobimy. A poza tym jeszcze z tej zakładki crafterskiej powyjmowałem takie stare jakieś przedmioty, które trzymałem w razie czego na podmiankę. Ale już na tym etapie wydaje mi się, że śmiało możemy sobie na przykład takie rękawiczki rozłożyć. Może się coś fajnego tu uda wyjąć. Czyli niech będzie tutaj shatter. No, korzystam z tych broni dwuręcznych, tutaj też spróbuję sobie coś wyjąć. No i tutaj miałem dylemat, ale jednak stwierdziłem, że no Rip Blood jako taki coś, co mi by zajmowało tutaj miejsce w tym nakryciu głowy, no Rip Blood nie jest dla mnie, znaczy no jest fajny ogólnie, fajnie się sprawdza, ale nie chciałbym chyba mu poświęcać miejsca w przedmiocie. No gdyby to były te Marrow Shardy, no to na pewno już by mi się oczy zabłyszczały i coś bym tutaj kombinował. A tak to też chyba, znaczy no wyjmę to sobie, no bo wyjmuję te skille dla akolity różnego typu, więc dla zasady wyjmę. To Increase Spell Damage trochę kusi, bo tutaj max wylosowało w implicicie, ale tutaj też mamy praktycznie maxa, no prawie 49% na 50. Fajny ten hełmik tutaj jest z tym procentowym zdrowiem, inteligencja wyszła tutaj, no prawie maksymalna, tak. Więc chyba nie ma co tego obrabiać. Dlatego też to sobie rozłożę. O, i to tak tytułem wstępu, czyli czekamy na ten 66 i nie wiem, no pewnie w tym odcinku go wbiję, no postaram się, zobaczymy, to w następnym byśmy pokraftowali. Takie porządki porobiłem, tutaj to wszystko możemy posprzedawać sobie, dokupić runki. Tak jest, zobaczę jeszcze, czy czegoś fajnego tutaj nie ma i zaraz idziemy w teren tam dalej kombinować. Nie widzę tej lachy fajnej, na którą też tak ostatnio poluję. Może się jeszcze lepsza trafi, znaczy jeżeli chodzi o crafting. Może coś tam lepszego wyjdzie niż to, co mamy. No, tutaj chyba... Nie no, broni to nie sprawdzam. Tak tych procentów szukam do zdrowia jeszcze. Okej, okay, no to chyba trzeba coś tutaj pokombinować. Tak, korzystam od razu z punktu nawigacyjnego i teraz się przenosimy od razu tutaj, tak? No dobra. No i trzeba tam dobrze zobaczyć, gdzie powinienem iść. Jest sugestia znowu z komentarzy, żeby nie robić tych kłódek, jak się odblokują, tylko poczekać, aż będą 3. Jakoś na skumulowanych bonusach tam coś tam jakoś, no to w tym, w moim przypadku te 2, tak, naraz. Chociaż nie wiem, czy to będzie dobry pomysł, żeby boss od razu dostał jakieś tam, ale zresztą, a wszystko jedno. Najwyżej będzie ciężej, najwyżej gdzieś tam padnę znowu. To tylko softcore. To co? Musimy sobie coś tutaj zobaczyć. Tutaj są jakieś, widzę, setowce zielone.
przedmioty. Tutaj jakieś unikaty. Tutaj jakiś kluczyk. Tutaj kluczyk. Już tak patrzę po tych symbolach. Tutaj afiksy. A to co to jest? Rzadki pancerz. Body armor. Znaczy osłona korpusu. No to tak średnio u mnie potrzebne, bo musimy mieć ten unikat specjalny. Glyfy jakieś tutaj, ten experience, runki. To co, idziemy po przedmiot setowy, mało ich leci w sumie. Po drodze jakieś klucze sobie zgarnę, no już nie. 10% expa, to tylko 5% expa, trochę boli, no ale... No dobra, zaczynamy sobie powiedzmy od tego. Tu jeszcze gdzieś miałem chyba jakieś setowe, czy to były w tych poprzednich gałęziach? Nie, to było w poprzednich. Ja już teraz to idę tutaj gdzieś w głąb jakbyś tego wszystkiego. No dobra, no to idziemy po kluczyk. Startujemy. Jak dzisiaj dobrze pójdzie, to tego bossa kolejnego pewnie, nie wiem czy ubiję, no postaram się go jakoś tam załatwić. Mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie. O, tu kapliczka od razu z żukiem. I co tutaj, slay enemies tu? Dobra, nie mam żadnej strzałki, po prostu sobie chodzimy. Zabijamy wrogów zgodnie z poleceniem. Mamy zapieczętować, tak? Jakieś wrota. No dobra, i polujemy na ten poziom 66 oczywiście. Potrzebny do lepszego craftu. Okej. No i rozglądam się standardowo za przedmiotami różnego typu, fajnymi. Biedny żuczek, no szkoda mi go, ale no takie friendly fire mam, no. I niech tak zostanie to friendly fire, niech zwiększa obrażenia. O, tutaj obrażenia od Voida, tak? Tak po kolorku poznaję. A często się trafiają te obrażenia od Voida, albo ja mam po prostu takiego pecha, że mi się tak wstrzeliwują w ten typ obrażeń. Oho, co tutaj? Okej, o! Widzę, że tutaj, znaczy pojawił się ten znak zapytania, ale jakoś naokoło trzeba iść. No, stanowczo wygląda to jak Void. Ale to nic. Dajemy radę. Tam jakieś te przedmioty pod crafting, jak już będę robił, tam było coś takiego z Voidem potencjalnie fajnego. Może coś się uda z tymi odpornościami poprzestawiać, może uda się wrócić do jakiegoś fajnego amuletu z DPS-ami. Wiecie, różnie to może być. Trzeba zwiększać DPS-y, skoro to softcore. No, ale pomijając te majasy, to tak w sumie mogłem trzymać te DPS-y cały czas, takie wielkie, no ale... No ale wiecie, zaraz kolejny boss, znowu pewnie by się odporności przydały jakieś większe. No bo z bossami to nie jest tak, że wykorzystując DPS-y szybko ich zabiję, zanim oni zdążą zabić mnie. Zazwyczaj to jest taka próba przetrwania, tak? Czyli te resy, no faktycznie. Co my tu mamy? O, tu chwila, bo tu jest jakaś odporność fizyczna. Kurde, rybka poranna. Tylko, że... Aha, no to jest pasek. To tutaj resa bazowo w pasku, nie wiem, jakieś tam były. Ale tu by trzeba było przelosowywać coś. Potencjał 30. Tam mamy jakiś pasek do obróbki też w krafcie, ale może ten też warto przycisnąć na tym kowadle. Dobra, tutaj oczko, tutaj jakiś szardzik, krytyki, dobra, dalej. Poziom za szybko na razie nie idzie. Na tych kłódkach to tam chyba szybciej poziom jakoś tak wpada, nie? Chyba, że też po prostu takie przypadki miałem, że mi się tak to trafiało, kapliczka jest. Aha, tędy dojdę, dobra.
Żuka już nie mamy. A tu jest taka laska, no ale to na ten etap to za mało tutaj tego ma. A tutaj nekrotik, nope. Co to za kapliczka jest? Złoto drobie, no i dobrze. Mamy złoto i sugestia, żeby iść tutaj w lewo. O, jeszcze jak odpalam dużą mapkę, to nie widać tego kółka pulsującego. Może zanim dojdę, to nabiję stability na maksa. Nie, już widać kółko, już jest. No to pewnie, nie nabiję do końca. Chyba, że tam jakaś spora obstawa będzie tego miejsca. Jakieś fale mobów, które pozwolą mi jednak to nabić. Mele krytykal to nie chcę. No jakieś moby tu są, ale szału nie ma. Na odległość zwabimy je tutaj. Dam radę coś zahaczyć tam. O, tak weszło, weszło. Dobrze jest. Obrażenia fizyczne, mele, tutaj coś, okej. A, to jest to, tak? Jak to kliknę, to pewnie teraz się pojawią. No dobra. A, no dużo tego. I tu nawet mnie klepią. Chwilka, muszę się trochę wycofać, niech te wardy się odnowią. Nie ma teraz tego pola, w którym muszę stać, ale... To nie zmienia faktu, że... Może i tak tutaj jestem blisko tych mobów. Okej. O, jakaś trutka. Jeszcze coś. Chyba wyszło, co? Open portal mogę zrobić. Mamy to. No, pasek ze stability się nie nabił. Co my tu mamy? Mele critical tutaj ma... O, to mogę już podnosić, tak? Będziemy sprzedawać takie rzeczy, bo to już końcówka. Wyjmujemy krytyki, spell krytyki. W sumie. Spróbujmy. No, jakiś tam krytyk wyszedł, dobrze jest. To na sprzedaż. Tutaj necrotic resistance. Krytyki w rękawiczkach, ale 40% może być. Oko na sprzedaż. Movement speed, inteligencja, ochrona przed krytykami. Redukuje coś tam ze stunem. O! Sai! Moja, znaczy no jedna z moich ulubionych broni. Zaraz obok długiego kija. Jeżeli chodzi o jakieś takie ćwiczenia i wymachiwania sobie. No tak to jest. Dobra, tutaj jeszcze widzę, coś wypadło. Możemy podnieść, coś tam mnie atakuje. Wyjmujemy jeszcze tutaj pod spele? Wyjmujemy. Jak tam moje te... 16 zostało. No dobra, zbliżamy się do tej dychy, przy której miałem już bardzo uważać. O! Tu jest w ogóle 65, dobra. Ale to za słabe. Wracamy. No, za dużo tego ekspa się nie nabiło, ale pomalutku, pomalutku. Ten 66 poziom musi wpaść. Tu będzie kluczyk, tak jest. Aha, aha, o, ile tego tutaj dropnęło, panie. Co to za idol jest? Nie, no słabo. Szardy podnosimy. Tutaj łuk. No tu jeszcze jakiś idol. Void Resistance, ej. Zwiększona efektywność leczenia, ale to... Chwila. Zwiększona efektywność leczenia, ale to nam... A nie, to nie jest wysysanie leczenia tam. To nam... Ten Hollow Leech to nam tego nie zamieni na warty chyba, nie? To musi być jakieś takie pozyskiwanie zdrowia, a nie że... A nie wiem, pozyskiwanie zdrowia też chyba jako efekt... Ale nie, no bo to nawet cały czas by działało. Nie, to sprzedam jednak.
Co my tu jeszcze mamy? Poison Damage Healing to na sprzedaż. Tutaj jakaś tarcza. Dużo tych przedmiotów tutaj. Inteligencja fizyczna. O, o, o! Chwila, bo to jakieś buty. Ale takie podstuny, potencjał. Fajnie, że Void i Physical. Jeszcze inteligencja jest od razu. Ale to ciężko będzie mi jakoś to obrabiać. Tak mi się wydaje. Dobra, sprzedajmy to może. To miałem sprzedać. To. Runki dokupujemy. Oddaliłem się od tej dychy trochę. Krytycznej. No zobaczmy, czy tutaj coś fajnego. Inteligencja, movement speed, tak? 13 potencjału, mało. Necrotic damage, Kouchan. Adaptive 21, mało. 14, mało. 60, mało. Co jeszcze pozbierać te przedmioty? No szału nie ma cenowego. Dobra, wezmę ten topór, jeszcze sprzedamy, starczy. A czy chwila, a to? Może jakiś staw tu jest? O, właśnie, tu trzeba uważać. 73 stanowanie. Mam 79, no nie no. Też w sumie na sprzedaż mogę wziąć. 218, dobra, jakiś homunculus tutaj jest. Dobra, bierzemy to wszystko przecież. Naga. Ok, zostawiamy kluczyk. To jest kluczyk tego typu. Przedmioty do craftu. Ta buty i paski mi się tu gromadzą. Do craftowania. No dobra, no to teraz zmierzamy w kierunku tego przedmiotu setowego, czyli idziemy po drugi kluczyk, tak? Na razie zostawiam ten znak zapytania w spokoju, zgodnie z sugestią idziemy. Idziemy dalej. Okej. No i znowu to samo, zapieczętować jakieś tam wrota, pokonać przeciwników. O, tutaj widzę, ostro się dzieje na starcie. Pierścionek, inteligencja, nekrotik. O, tu mamy to, fire damage, krytyki. Okej. Pewnie zaraz mi pokażą strzałeczkę, co? Tak jak było na poprzedniej misji. No i misiaki słodziaki tu też są. Znaczy też, no bo... Co prawda na poprzedniej lokacji ich nie było, ale w poprzednim odcinku się trafiały. Ło. Eksplozje potężne. Dobra, i jest... Jest kapliczka. I te saj wypadają ostatnio. No co to za jakiś... Potężniejszy przeciwnik tutaj. No, z takim bardzo obfitym lutem się trafił. Dobra, jeszcze raz. To nie. Wezmę szardy, będzie klarowniej. Budki. Szału nie ma. Pokażcie jeszcze te budki cold bazowo, tak? Nie, a co to jest? Pod speeda, może być. Okay. Budki, mało potencjału. Tutaj nie chcę. Jest strzałka. Dobra. Mamy strzałkę.
20% increase experience gained, bo to się kumuluje z tymi poprzednimi jeszcze, tak? Które tam dłużej trwają. I fajnie by było sobie tego dużo uzbierać, jak te kłódki niby będę robił, tak? Bo tam niby więcej expa bazowo, coś takiego jeszcze, jak to procentuje, no to już w ogóle byłoby fajnie. Nie wiem, jak mi to wyjdzie, bo to co mamy teraz, to jest takie 5% chyba, nie? Z bonusem, więc może jakieś poprzednie przeminie i będzie gorzej, ale jeszcze też kłódki przecież nie odblokujemy, nie? Dobra, co tu jest? Z tej ostatniej. Purity necrotic, nope. Tam pewnie umiejętnie by trzeba było grać się jakoś fajnie z tymi procentami wstrzeliwać. No, już kółko pulsuje. A my tutaj... A co to jest? Jakiś specjalny szard? Tak mi się wydaje, że taki jakiś wyjątkowy jest. No dobra, w każdym razie... Aha, no Sentinel tam coś było, tak? Czyli taki krasowy, tak? Critical Strike Multiplier. A sobie rozłożę. Może tak, naokoło tutaj wszystko rozwalę. Obfite wluty. Misiak jakiś się też załapał. Oho! 77. 77, my też mamy 77, potencjał 21, może spróbuję coś, ej. Jak tam w ogóle stoimy z tymi naszymi runkami, tymi Discovery? No trochę się nazbierało, no to spróbuję tutaj, ale to nie teraz. Trzeba się podtrzymać w niepewności. Physical damage, tak po prostu też. Dobra. Amulet. Klikamy. Oj, jakieś kopułki tutaj mają. No to proste było. Expa. Dostałem trochę, może być. Czyli tak, to podnoszę. To podnoszę. Wszystko tutaj. Tu jeszcze mogę sobie też popodnosić jednak. To, co już sprawdzałem. Okej. Może to za chwilę. I tamte inne nagrody. Najpierw przenosimy to. Posprzedaję sobie to wszystko. Dobra. I tak. Mamy kluczyk kolejny. I jeszcze coś ze skrzynki. Inteligencja, nekrotik. Dobra, to pod rozkład, tak? Poza tym, buty z inteligencją na sprzedaż, to na sprzedaż, to na sprzedaż i lacha, o, 74, trochę mało, co, ale my mamy 79, 30 potencjału, no ale nie, ta Adaptive Spell Damage to jest zbyt ważne, żeby rezygnować z tego naszego, co, weźmy sobie to wszystko, sprzedajmy. No dobra, sprawdźmy może te lachy teraz. Czyli użyjmy tej runki Discovery. Tutaj nie wiem, muszę coś dodawać? Chyba nie muszę, nie? Bo to tak... Chyba nawet by nam wyblakło, nie? Jakbym użył jakiegoś hołpa na przykład. Że to nie ma znaczenia, prawda? Dobra, uwaga. Physical i Critical. O! Te miniony trochę nie bardzo, ale to tam olać.
Tiry pierwsze, co prawda, ale może coś tutaj zaraz wyjdzie. No dobra. No to ten hołb zostaje. 77, mamy 79. No może. Może. To w ogóle jak z tymi tirami zrobiliśmy? Tier czwarty, tier drugi. No szału nie ma, może coś fajnego wyjdzie. Dobra, próbujemy. O, to jest mele w ogóle. A nie. Mele tu jest. Nie, no to muszę próbować w takim razie. No dobra, spróbuję. Chaos. Glyph of Chaos. Mele to tak nie bardzo. Uuu. No i już lipa mi z tego wychodzi. No dobra, spróbuję jeszcze raz, ale... Nie, dobra, to nie ma sensu. Olać to. Ale próbowałem coś tutaj. Runka jeszcze jest. Dobra, zostawiamy kluczyk i idziemy dalej. Ten mi taki wyjątkowy wpadł. No to w takim razie idziemy po ten przedmiot setowy, tak? Tu sobie dalej coś będę mógł poodsłaniać. Przy tym do odsłaniania też tam było dużo expa, no nie? Może też to był fuks jakiś, wyjątek krytyczny, ale chętnie bym sprawdził. No ale dobra, niech będzie na razie to. Jakiś gwarantowany przedmiot setowy. Byle nie ta obręcz, która mi tak często wpada. Ten taki kolar, czy co to jest? O, będą fale wrogów. Dobra, tu może jakoś się przeekspię. 25% więcej expa. Żeby tu nie paść, tak? Ale co expa zdobędę, to zdobędę, nawet jak padnę. Jakieś fale. Dobra, jakiegoś wojda strasznego tu nie widzę, jeżeli chodzi o kolorki obrażeń. Bardziej jakieś zimno, ogień. Pewnie... O, jest wojd, dobra. Wykrakałem. Wywołałem wilka z lasu. Mhm. Okej. Jak oni się tutaj rozdupcyli? Okej. Jak tam fale, to siódma dopiero. Okej. Ciekawe, jak tam moje skille, czy się ostro ekspią? Czy stoją w miejscu, jak to często bywa. Jak tam 12 fala, 17 musi być. Ale jakieś coraz silniejsze one są, czy? No tutaj, no chyba tak. No, muszę uważać, bo... Tu widzę, że nie ma żartów już. Na tych etapach czasami. Mhm, 16 fala. Siedemnasta. Jak tam? Udało się. A w ogóle kapliczkę miałem, nie? Pewnie jakaś fajna mogłem wziąć. O, krytyki bym miał. No tam, cały procek. No ciekawe, te fale jak ostatnio miałem, też była kapliczka. Może zawsze jest kapliczka. Warto się po nią udać, co? Jak to jest? No dobra, biorę ten przedmiot. Skrzynek żadnych nie mieliśmy ostatnio, jak tak szukałem na tych takich arenkach, nie? Chyba nie będzie. Dobra, bonus stability nabity, expa dużo wpadło. Ej, no fajne są te fale. Fale super są.
Coś tam pisaliście, że jak się używa tych kluczy, to też tam jakieś fale wrogów są. Może powinienem się tam podekspiać. Jak padnę, to padnę, ale ile ekspa zdobędę, tyle mam, nie? Dobra, wychodzimy stąd. Zobaczymy ten... ten przedmiot setowy, nie? Fajnie by było coś tam wyhaczyć interesującego. Niekoniecznie do korzystania z tego, ale żeby coś takiego miłego dla oka chociaż było. Co to jest? Dla maga. No, no powiedzmy. No, trzeba zostawić. No, przedmiot setowy zostawię. Nawet dla innej klasy, jak jest. O. A nie, mamy to są inne duszki. To są inne duszki. Dobra, to rozłożymy w takim razie. I co my tu mamy? Znaczy tak, to zostaje. To na sprzedaż. To na sprzedaż. To... Fire. To na sprzedaż. Budki. Nope, nope. Krytyki do umycza. Nope. Yes. No, tu widzę ciągle to samo. Jeszcze się nie przelosowało. I co dokładnie w tym przedmiocie jest? Inteligencja, fajnie, szokowanie. Plus 1% szokowania, szansy za każdy punkt inteligencji, lightning penetration. Plus 1 do zaklęć błyskawic, world retention 21%. No takie dla maga, dobra. No, niedługo poziomik. A ja się tutaj teraz rozejrzę, chcemy iść tu. No to by było też fajnie zdobyć, chociaż te książki tam wcale tak dużo nie dadzą, nie dają. Tutaj by się trzeba było rozejrzeć, nie? Rzadkie hełmy, tu jakiś kluczyk znowu. Rzadkie pierścionki, chodźmy to zobaczyć. Odsłonimy sobie więcej, podejmiemy decyzję, gdzie chcemy iść później. Reveal all nerve. No, 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 dobra. Niech tak będzie. A ciekawe, jak te wszystkie kutki odhaczę, pójdę na tego bossa, jakbym przegrał, to musiałbym od nowa ten cały pasek nabijać, czy mógłbym sobie do niego po prostu podejście zrobić kolejne? Ha, to dosyć ważne. Ale nie, no chyba paska bym nie musiał nabijać od nowa, co? Chociaż... Nagroda jest zacna, bo tam mówiliście się wybiera te na stałe, te bonusy, co tam miałem wybór, zwiększona szansa na unikaty, albo na te idole, nie? To taka dosyć solidna nagroda, więc może trzeba nad nią popracować tak bardziej. Jednak zrobić tego bossa za pierwszym podejściem, jak się nie uda, to znowu pasek nabijać i kłódki od... tam wiecie, otwierać. Dobra, beacon coś tam, tak? Tutaj blisko. I to znowu będzie z tym, że będę musiał w tej granicy siedzieć? To? No tam też ładnie exp wpadał wtedy. Tylko żeby nie wtopić, bo to wiecie. Może tak, naokoło sobie tutaj wszystko porozwalam. O, to bierzemy. Kości nie bierzemy. No te wojdy tutaj znowu są chyba, nie? Tak trochę średnio. Rozłożone. No dobra, no trzeba to odpalić. Cyk! Tak, znowu jest to. Okej, no to... Full focus. No idź. Poziom wpadł, to już jest dobrze. Jak tam w ogóle experience bonus 15% tylko? Trochę słabo jak na ten, jak na to miejsce, nie?
to 25% jakbym znowu miał, fajnie by było. Ale no nie, nie wyszło. Może wcześniej powinienem iść gdzie indziej, tam gdzie bym dostał właśnie bonus do expo. Zdawało mi się, że stoję w jakiejś plamie, dlatego się teleportowałem. Tu chyba wpadłem w jakąś miksturkę. Udało się? Udało się. Dobra, poziom zdobyty. Poziom pod crafting, tak? Co my tu mamy? To na sprzedaż, bierzemy wszystko. Okej. Dobra. No okej, no to otwieramy portal, zawijamy się stąd. Zobaczymy, czy jakieś fajne punkty są tam namierzone, takie do eksploracji, jeżeli chodzi o te kolejne wyprawy. No dobra, to wszystko na sprzedaż. Yes. Kasa. 47 tysięcy prawie, teraz spadnie, bo kupimy runki. Dobra, co my tu mamy? Cast Speeda. Minion Damage. No te potencjały przedmiotów. No 16 takie od kupców, tych białych przedmiotów, to tak trochę słabo to wygląda. Ale te, które w terenie zdobywam, już czasami 30 potrafią wywalić. Stanowczo lepiej to wygląda. Tu jest 19. A to 11 potencjału, patrzcie jak mało, nie? A spell damage 180%. Co tu, jaki tu jest? Tu jest tier 5 maksymalny. 180, 72 adaptive. No trochę mało 72, no ale tu już wywaliło ten tier 5 ładnie. Dobra, poziom. Tak, tutaj miałem dać, tak? Czy od razu tu wchodzić? Nie, tego potrzebujemy, bo na razie to za dobrze nie działa, tak? Bo wykradamy obrażenia jako zdrowie i wtedy mi się wardy obniżają, a tu już będzie dobrze, więc to niech tak będzie. I teraz będziemy punkciki ładować sobie, nie wiem, chyba w to najpierw, nie? Zredukowana regeneracja zdrowia, czyli to na rzecz wardów nam przejdzie. No i jeszcze te dwa punkciki inteligencji za każdy punkt władowany. To też fajne. No ale to... To masakra. Okej, okay, no to poziomik wzięty. Zobaczymy, jak to będzie wszystko się tutaj sprawdzać. Pokażcie mi, jak to wygląda. Kłódkę trzeba odblokować, tak? Co my tu mamy? No za dużo się nie odblokuje. O, co to jest? A nie, bo to stąd przecież. Dobra, co to jest? Aha, to jest symbol tarczy. Ja myślałem, że to jakiś kamyczek jest. 8% expa, 8% expa, 10% expa, 15% expa i glyfy. Jakby tak tutaj zajść... Glyfy, może jakieś fajne glyfy będą, tu runki. Może pójdziemy tak, pójdziemy tu i po to znowu, bo tam dużo expa jest, co? Co wy na to? Po drodze kluczyk bym sobie zgarnął.
Tu też jest 10% expa, 15% expa, 10% expa i z dużym expem się tu wbije, co? Tak zrobimy, nie? Mhm, dobra, dojdziemy teraz tu. Aha, no i ten crafting jeszcze trzeba, to już w następnym odcinku, dobra, tym craftem się pobawimy z tym 66 levelem. O, jakiś patrolujący golem będzie. Od razu mi zaznaczają, gdzie mam iść. Patrolujący golem? No ciekawe. Glyph of Hope. Jason. Dobra. Chociaż będę walczył pewnie dzisiaj z tym bossem. Nie wiem, czy nie powinienem wcześniej tego craftu jakoś tam uskutecznić coś. Ale może to nie będzie boss pod Voida. Ej. Bo jakby był pod Voida, no to albo pod Trutkę, no to, to trochę smutek, no. Ale może nie. Cast speed, metaphysical. Jakiś Graal. Mhm, to nie. Minionki. No, ale udało się dotrzeć tam teraz do tych fajnych punktów pasywnych. Będzie można mieć dużo więcej inteligencji. O, zdrowie procentowe. To tego potrzebujemy. Co my tu jeszcze mamy? Zręczność. Nope. Nie wiem, jak tutaj, chyba tędy gdzieś. Sprowokujemy te istoty, ta, jakiś tam dostał drzazgą, od razu idzie ich więcej. Tego nie potrzebuję, tego nie potrzebuję. Krytyki, multiplier. No, krytyki, fajne. Jak tam moje runy? 18, dobra, jest dużo jeszcze. Dobra, chyba dobrze poszedłem. Tu jest jakieś przejście prowadzące na północ. A, albo i nie. Nie, jest, jest, widzę. Jak tam transplantacja? No fajna jest. No ale już tam 1500 zdrowia przekraczam. O, czasem mi zabierają tym Voidem. A ten Void to... Nie wiem, czy ja mam pecha? A może to nie jest Void, to fioletowe? Może to, że fioletowe, to nie znaczy, że Void, no ale taka sugestia, nie? Jakby to jednak było to... Oho, już coś do wzięcia. Tutaj nope, tutaj nope. Runka Discovery się trafiła. Rzadkie znalezisko. Okay. Bezpowiekie oko Talarasza też leci ciągle na tym etapie. No w sumie ten etap cały czas taki sam, jak zabiję tego bossa tej linii całej, czy jak to tam zwać. I się właduje gdzie indziej, to może jakieś nowe przedmioty też się wtedy dopiero pokażą. Znaczy zaczną pojawiać. To bierzemy, to nie. No, już kółko pulsuje. Zobaczcie, jak taki tryb mapki załączę.
Co to jest? To jest może ten golem, ej. Właśnie, którego mam zabić. No w sumie by to pasowało. Dobra, po golemie. Mamy jakiś klucz. Krytyki 31%. Aha, no już portal mogę otwierać, tak? Dobra. Ach, kluczyk. To na sprzedaż. Cast speed. Na sprzedaż. Okej, okay, zawijamy się stąd. Jeszcze jeden kluczyk. Amulet, to nie potrzebuję, tego nie potrzebuję. Nie potrzebuję i biorę, tak? Bierzemy na sprzedaż. World Retention, Necrotic Resistance. O, takie pierścionki się pojawiają. A, to World Retention. 26% może nawet być. Kluczyków, żebym nie sprzedał. No dobra. Aha, to jest taki kluczyk, jakich wiele tutaj. Te takie niżej levelowane. Ta, tutaj są te za 200, za 6500. Aha, ten też za 200. No dobra. Jak to wygląda? To co? To idziemy na tego bossa dzisiaj jeszcze? To fajnie by było. Chodźmy. Ja to odblokuję. Aha, bo ta kłódka jeszcze nie jest odblokowana. Muszę teraz pod rząd jakby to zrobić, tak? No dobra, idę tutaj. Myślałem, że tamta też się odblokuje od razu. Cult Encampment mamy znaleźć. No myślałem, że to jacyś wrogowie tu stoją. A jak tam moje skille? Ja to muszę podejrzeć. No ale przecież to stoi w miejscu. Ale wtedy też tak coś było. Stało w miejscu, stało i nagle się okazało, że to przyspieszyło z ekspieniem. Nie wiem, czy ja jakąś specjalną misję miałem, czy o co chodzi. Że mi to tak przyspieszyło. Idol, Aura of Decay, nope. Lacha taka. Mhm. 68, necrotic damage, nope. Pierścionki 2. Fire damage i fire resistance. Dobra. Tutaj trochę więcej lutu wpadło. Tam też. No dobra, sprawdzamy. No, pierścionek, niezła baza już, znaczy nie baza, tylko to co dało z bonusów. Krytyki, Void Resistance, ale poza tym podminiony to jest. Laska szamana. O, takie pod poison, fajnie wygląda. Serpent Mace. No, obrażenia fizyczne, odporność na trucizny. I zwiększone obrażenia od trucizn 73%, nawet 93% mogło być. Takie podtrutki coś. Dobra, co my tu jeszcze mamy? To trzeba zabrać. Feel my wrath.
coś większego tam idzie. Okej. O, jest jakiś idol. No zaraz mu się tam dokładnie przyjrzę. O, a może to? Może z tym coś robić? Tu jest jakaś odporność, już krytyki 35. O, chociaż ja wiem. Fire, resistance, tier 3, potencjał 20. Trzeba by coś tam dodawać od podstaw. Nie, chyba nie. Oko Talarasza. O, o, o. Może spróbuję wyjąć. Są dwa bonusy na 3 takie przydatne. Krytyki wyszły i freeze. Co to jest? Fire resistance? O, no to fajne jest. Ej, 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 chwila, bo to tutaj widzę. To widzę, że nieźle wygląda. O, tutaj tego colda mieliśmy, tak? No, cold i fire mamy maxa w tej chwili, ale to musi zostać. Elemental resistance to takie balansujące. Bo się pewnie coś poprzestawia w końcu. Dobra, to jest fajny idol. Jak dla mnie. Taka muszla. To tarcza jest. Myślałem, że jakiś relikt może, albo coś takiego. Physical damage, lacha. Ej, ej, ile? 80? Co? Moment, moment. Bo to jakieś fajne. No to czegoś takiego to jeszcze nie było. Widzieliście to adaptive, to? 89 adaptive, ja mam 79. Ile tu może być? 91 w takim czymś może być. Tier 3. Potencjału tylko 14, ale lipa. Ciekawe, 11 tysięcy. Patrzcie, już jest prawie 11 tysięcy też bez obróbki, nie? Kurde, może coś z tym zrobię. Na tego bossa, z którym będziemy walczyć. A coś czuję, że nie, no w dzisiejszym odcinku z nim nie zawalczę. Zrobimy jeszcze te crafty. Jakieś coś. I w następnym odcinku sobie pójdziemy na bossa. No, 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 ale te crafty, no. Właśnie, trzeba szybko skończyć te lokacje i jeszcze w tym odcinku się pobawić craftami. Taki jest plan. Pewnie się trochę przedłuży. Bo przy moich craftach to długo schodzi. O, tutaj 77 i już jakiś spell damage, ale teraz te nowe typy lasek jakieś będą. No, to też by się chciało coś z tym porobić. 79, nie, dobra. Ta nowa laska, może coś tam fajnego wyjdzie. I znowu obrażenia nekrute voidowe. Dobra, co my tu mamy? Inteligencja. Właśnie tak widziałem, że coś we mnie strzela chyba. Jakieś gniazdo tu jest gdzieś. No, tak właśnie, ale ze sporej odległości mnie namierzało. Krytyki, szokowanie, mały potencjał. Okej. Okay. Może jakaś skrzyneczka tu gdzieś? W tym zaułku? Nie ma nic? Nie ma. Okay. Klepiemy dalej. Toporek. No jest łatwo na razie.
Physical damage. Physical damage podnoszony w tarczy. Też ciekawe. Oho, mamy coś do rozkładu. Pod Bone Golema. Budki ze zdrowiem, duży potencjał, ale poza tym... Ja to muszę te procentowe zdrowia już też jakoś tak wsadzać gdzieś tam, nie? W sumie można by pewnie. Zamiast dodża, to procentowe plus zwykłe. Ale resów by nie było. Tu nie ma bazowo resów, nie, olać. Dobra, szardy, młotek, jakiś z krytykami. Nie wyciągam na razie nic. O, już widać kółko pulsujące. Zbliżam się. Okej, Glyph of Hope. Physical Resistance. No i co tu będzie? Dobra, jest jakiś poważniejszy przeciwnik i to nie sam. Coś tu przywołali. Coś tu w ogóle jest. Jak to mam kliknąć? No i coś się teraz pojawia. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby w to klikać. No. A może to był przypadek? Nie, dobrze jest. Coś tam kliknąłem, nie wiem o co chodzi. Dobra, gold, doświadczenie. Ile tego lootu? Weź to teraz zbieraj wszystko. Dobra, szardy na pewno podnosimy. Na pewno rozkładamy to. Volatile zombie. Amulety, odporności. Odporności na błyskawice, na fizyczne, na poison. No, ale sprzedamy. To na sprzedaż. O, Kotalarasza znowu. Nie ma gdzieś tej fajnej laski takiej nowej? No, kiedyś z takimi chodziłem. Stare, dobre czasy. Amulet. Lightning Penetration. Aha, bo to gdzieś tam było, a tutaj napis. No tak. Takie cuda się dzieją, jak jest za dużo przedmiotów. O, znowu. Naprawdę? 78 Adaptive Spell Damage. Krytyki. Ale duży potencjał też, co? Może... Może też warto coś tam spróbować zrobić. Dobra. Wszystko. Open portal. No i jeszcze jakiś crafting. No, może się szybko wyrobię. Aha. Physical damage, necrotic. Dobra. To kupujemy. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj. No okej, idol na pewno zostaje. No i teraz, jeżeli chodzi o nasz crafting, może tak, wyjmę sobie te przedmioty i będziemy tutaj podejmować decyzję na poczekaniu. Bierzemy na ruszt. Może najpierw tę lachę, bo ona mnie tak tutaj fascynuje. 89, no nieźle jest.
Physical już ładny, musielibyśmy coś tam dodać. Szansa na podpał. Ej, ale jakbym teraz użył, jak to było? Jakbym teraz użył tego Discovery. Aha, to dałoby dwa, a nie zamieniło wszystkie, tak? Ale nie, to chyba nie ma sensu. Po prostu sobie dorzucę. A jak biorę Glyph of Hope i dorzucam, to jest szansa, że potencjał nie zjedzie? Chyba tak. To nie tylko przy podnoszeniu tirów, ale przy dodawaniu też chyba może zadziałać, nie? Dobra, co byśmy chcieli tutaj dołożyć? Jaki prefix? Physical damage, ok. Albo spell damage, albo jakiś cast speed. Cast speed byłby niezły. Mam jakiś podskaz? Mam, 18 aż. Cast speedy byłyby dobre. Dobra, spróbujmy. Okej, okay. Hope zadziałał. Podnieśmy jeszcze raz. Zeżarło. Jeszcze raz. Zeżarło, ale ja wam powiem, że to wcale nie znaczy, że to będzie gorsze. 11 tysięcy. 12 400. No i mamy lepszą lachę, nie? Jeszcze jakaś... Aha, bo to jest jeszcze ta szansa na podpalenie. Tu jest na zatrucie, więc w sumie 89%, no to nic dziwnego. Dobra, niech to będzie na razie. Tu był też cast speed, tu jest cast speed trochę mniejszy, 28. Tu jeszcze były te krytyki, 65, tu jest physical damage, 82. Dobra, niech ta lacha na razie będzie. Tej się pozbywam, żeby mnie nie myliła. Na pewno jest dobrze, bo czasami, wiecie, te obrażenia się lubią przestawiać. Jest ok. 12 400, to sprzedajemy. Ale mimo wszystko ja bym jeszcze spróbował z tym coś zrobić, bo jest bardzo duży potencjał. Tu jest to mele critical, tylko tu wszystko trzeba by przelosować. Czy nie, no po prostu dodać z tym. Glyph of Chaos, próbujemy, dużo mamy tych Glyph of Chaos, 68. Mele nie potrzebuje, przelosowujemy to, uwaga. O kurde, ale mi zabrało. I fire damage, nie, dobra, to nie ma sensu. To się wyjaśniło. To bym musiał mieć jakieś absurdalne szczęście tam dalej przy tym krafcie. Dobra, interesuje mnie taka sprawa. Pasek? Moglibyśmy znowu coś tutaj podnieść. Zanim te inne paski zacznę obrabiać, bo może się okaże, że tutaj coś naprawdę fajnego wyjdzie. No spróbujmy to physical jeszcze. To byłby tier 5. O kurde, no i wyszło. No i wyszło. No i tutaj już za bardzo nie ma co ulepszać tam. To... Tutaj nie mogę dać żadnego inta w pasku, nie? Ani vitality. No fajny pasek wyszedł. Szkoda, że bazy jakiejś lepszej tu nie może być. Ale dobra, te inne paski... Takie do balansów. Nie, dobra, zajmijmy się butami może teraz. Jeżeli chodzi o buty, jest Fire, Physical. Tutaj jest ten Void i Physical. Spróbujmy coś z tym obrobić też. Inteligencja jest w porządku. Będziemy próbować jakoś to polepszać. Ale najpierw dodamy coś tutaj. Co może być fajnego w butach, jeżeli chodzi o prefiksy? Na przykład Vitality, tak? Vitality byłoby ok. Movement speed. Też ok. Do Vitality mamy dużo tych shardów. I tu jest jakaś baza fajna. Movement speed a 16%. Dobra, spróbujmy to Vitality dać. Spróbujmy dać Vitality i... I Void Resistance doszedł. Tier 4 już. Dobrze, dobrze się zapowiada. Dobra, podnieśmy inteligencję. Vitality, inteligencja, dobrze jest. Tu mamy inteligencji 5, jedziemy dalej.
tiry drugie, pracujemy nad nimi. Tu jeszcze jest tir drugi. A czemu tu nie mogę podnieść? A dobra, albo może dlatego, że ten krytyk tam wszedł i nie wiem o co chodzi, ale nie było strzałeczki. Aha, wiem, bo to było wybrane po prostu bazowo, to nie było strzałeczki, tak jak teraz jest. Luzik. Dobra, glyf zadziałał. Zostawmy inteligencję w spokoju. Skupmy się może na odporności fizycznej. Glyf zadziałał, weźmy vitality. Glyf zadziałał. Jakaś zbagowana ta gra jest. Tam jest ile? 25%? No dobra, jedziemy dalej. No zaraz będę miał ograniczenie poziomu pewnie, co? Czy jak to tam jest? Nie, no tak szybko chyba nie. Dobra, powiedziałem o bugu, to system powiedział, a to masz, nie? Dobra, jeszcze raz. Physical resistance. No dobra, delikatnie ścięło. Vitality. Hope weszło. No i fajne budki się robią. Ten void tu jest przecież, ta odporność, nie? No przecież to jest bardzo ważne. Tu fire spadnie, ale to spoko. Do fire'ów to nawet ja tam jakieś amulety miałem też, nie? Może wrócimy do jakiegoś innego amuletu, takiego bardziej ofensywnego. Inteligencja. Hope zadziałał, mamy maxa. 7 inta. Tu jest 5 inta, dobra. Physical. A krytyk wszedł, tak? Okej, okay. Physical 35. 70 poziom wymagany, Jesus. A tutaj w ogóle Voida powinienem, a nie Vitality, nie? 70 poziom, kiedy to będzie? Ale buty mamy fajne? Dobra, no to są moje nowe buty, to ja te buty inne olewam chyba, bo tu jest 25 potencjału, a tu jest 35 potencjału. Może też by coś fajnego wyszło, ale... Tej szkoda, że nie ma bazy z odpornością, bo tu na przykład jest Colt, tutaj nie ma. Nie, te buty to olać, ale może te jeszcze spróbować. Może bym miał jakiegoś takiego fuksa wielkiego, ale dobra, na pewno zmieniamy to. Vitality, inteligencja, physical, void, physical... Znaczy fire tutaj było, ten fire spadnie, 52, mamy voida fajnego. Dobra, tych butów się pozbędę, tu nie muszę z nich chyba nic wyciągać. Chociaż, dobra. Wyciągamy z butów. O, fajnie wyszło. Też fajnie wyszło, dobra. Czyli to jest w porządku. Weźmy, może spróbujmy dostosować jakiś amulet z ogniem. Patrzcie, fire resistance. Ale z tych. O, tu mieliśmy takie fajne. One chyba mocno, tylko nie pamiętam, który to był, który tak mocno mi zwiększał DPS-y. Tu by spadł ten Void, ale teraz, dobra, tam 68 to nawet jakby było to nic. Ten Lightning trochę boli. Lightning trochę boli. Zobaczmy, 12854. 15 tysięcy, no właśnie, te amulety. Te amulety. Tu jest Fire. A jeszcze był taki, czekaj, tu jest physical, to elemental resistance, tak ogólnie. Może to spróbować obrobić. Tu też jest fire. O, tu też jest fajny amulet. 13, chociaż ja wiem. 13, 100. A tu ma bardzo duży potencjał. Spróbujmy coś zrobić z tym amuletem. Tu są obrażenia elementarne, zdrowie. Obrażenia elementarne, czyli lightning i fire. Jakoś by to było, jakbyśmy jeszcze to polepszyli. Na
Necrotic spada. Aha, tu jest baza Necrotic. Tu też jest baza Necrotic. Baza Physical tu w ogóle jest. Jaki ja w ogóle Physical mam? Patrzcie, 120, tu jest w ogóle 128. Dobra, spróbujmy coś z tym zrobić. W tym momencie. Ja bym chciał tutaj na pewno nie Void... chwila, a czemu nie można? Co? Aha, to jest tier 5 już. To jest tier 5 już. Nie, to nie. Amulet musi być ofensywny. To nawet mi to pisaliście w komentarzach, że amulety mają bardzo duży potencjał ofensywny. Trzeba to wykorzystywać, a nie zbierać tu jakąś odporność. Nie, nie, nie. To nie wtedy. Ja nie wiedziałem, że tam tier 5 już jest. Tego, czego nie potrzebuję tak naprawdę. Dobra, tu jest ogień. Bo teraz z tym ogniem jest problem. To w takim razie spróbujmy coś z tym zrobić. Da radę? Tu są krytyki już tier 5, więc jak najbardziej ok. Critical strike like multiplier ok, max. No i teraz jakby ten fire jeszcze popodnosić. Na pewno chcemy. Moment, jeszcze niech zobaczę. 14 tysięcy. Aha, bo to się teraz coś tam... O dobra, 12 800, tak. 13, no lepiej to wygląda. I z odpornościami byłoby tak, że Void by spadł. Lightning by spadł. Nie, chyba nie jeszcze. Musiałbym coś zrobić z Lightningiem. Bo tak nie ma sensu chyba tego Voida zabierać. Dobra, to jeszcze zostaje. Ale mógłbym już jakiś potencjał tutaj wbić. Zobaczymy, co to wyjdzie. Tier 3, Fire Resistance. Wbijamy. Zobaczymy, co to wyjdzie. Zjadło do zera, ale dobra. Fire 28%. Już ja wiem. No dobra, ale to zostaje do balansu. Jako obrobione niech to już będzie. Tu jeszcze taki pasek teraz trzymam, tak? Kurde, te amulety. No to jest podobna sytuacja. To chyba nie. To sprzedamy. Tu jest już zero potencjału. Tylko, że to jest bardzo dobre ofensywnie. 12800. To jest 17,5 tysiąca tutaj w ogóle. Chyba, że właśnie się coś tam przełączyło. 14900. A nie, dobra. Przełączyło się z tymi naszymi tymi. To jest 12800, 14900. Nie, dobra, jest ok. To chyba też sprzedam. Ale mam, powiedzmy, plany. Chociaż ja wiem. Fire, hell. To jest większy fire, krytyki. Już nic nie porobię z tymi amuletami. Wiecie co? Wyłączę te może, bo one mi przeszkadzają. Niech to się wyłączy i nie zmienia mi tutaj moich obrażeń. I tak już w tym odcinku nie będziemy szli walczyć. To jest taka baza teraz wyjściowa. 12 800. 15 000. Zero i zero. No różnica. No to nie, no to trzeba zostawić to z większymi obrażeniami. Tu jest taka sama odporność przecież na fire. Mi się w ogóle coś uroiło w pewnym momencie. Tylko tak, tu jest cast speed, tu jest więcej resów. 12800, 13400. Chyba to bym zostawił. Tu jest to Necrotic, Physical, Fire. No tutaj dzięki temu cast speedowi, no te DPS-y fajnie, 15, ale to nie jest taka wielka różnica. Pomiędzy 15 a 13, no chociaż no jest, no ale... Zostawię oba. Zostawię oba, jeszcze się zobaczy.
Jakbyśmy z resami tam nadążyli, to... To czemu by lepszego amuletu nie chwycić, nie założyć? Dobra, te sprzedajemy. To kupujemy. O, tutaj 77. Niewiele potencjału. O, 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 to trzeba kupić. Mhm. Dobra. Te budki jeszcze teraz, może, żeby już były z głowy. Zobaczmy, czy coś tutaj zacznie wychodzić fajnego. Vitality jest w porządku. Musiałbym dołożyć Inta. No, bardzo duży potencjał jest. Inta, proszę bardzo. Spadło o jeden. Dobra, nic się strasznego nie dzieje. Pancerza nie chcemy. Chcielibyśmy tutaj spróbować coś przelosować, ale najpierw tirem pierwszym się zajmujemy, tak? Czyli podnosimy. Spadło trochę. Tir drugi teraz tutaj. Teraz tutaj chcemy Glyph of Chaos. Cold, no niech zostanie, chociaż z Coldem tam nie ma problemów, no ale... Upgrade. O, mocno spadło. Jest ten Void niby, ale... No, już spadło. Okej, okay, inteligencja. O, mocno spada. A dobra, tych shardów mamy dużo. Jeszcze popróbuję. Cold. A spróbujmy z chaosem. A jak wyjdzie coś fajnego, to jeszcze dam temu szansę. A jak nie, to nie. O, Cold. No nie ma problemów z Coldem, zwłaszcza, że tu jest jeszcze baza Colda. Ile ja tego Colda będę miał? Uwaga. Piątka została. Nie. Dobra, olać. Buty odpadają. Te buty mamy fajne. No i te paski. Elementar Resistance jest fajne. Mamy tu jeszcze gdzieś Elemental? Tu mamy. Poison. O, Poison i Elemental. To, czego mi brakuje. Z tym próbujemy coś zrobić. Physical spadnie. Dobra. Musimy tak. Musimy z tym coś zrobić. Muszę mieć pewność, że tutaj nie zostanie Void. Więc chaos. Mała szansa, że się tu wstrzelę. Chyba próbuję jeszcze. Nie, ten pasek nie wychodzi. O, tu jest poison też. Procentowe zdrowie. Tu jest void. Dobra, spróbujmy. Physical zostaje. Tu bym musiał spróbować przelosować. Tier trzeci od razu wpadł. O, słabo się to zapowiada. Tu bym musiał dodać jakieś obrażenia. Suffix. Elemental Resistance, tak? No, spada potencjał. Ale dobra, spróbujmy. Mam dużo tych shardów, powiedzmy. Tier drugi. No i kiepsko to wychodzi. Dobra, ostateczna próba. Glyph of Hope. Ale nie, co ja bym tu chciał? Nie, źle to w ogóle zrobiłem tu. Przecież to pasek jest. Moment, nie, tutaj. Przecież to pasek. To co ja bym tam chciał liczyć na tym slocie? Trochę zawaliłem. A tu lightning w ogóle jest. A co ja zrobiłem? A mi się wydawało, że ja tam wziąłem... Znaczy lightning okej. Bo z tym jest problem. Moment. Dobra, może. Ale nie, no też źle to zrobiłem. Jak ja to zrobiłem? Mi się wydawało, że ja tam brałem bonus do wszystkich tych... elementarnych, coś źle. Może tak, spróbujmy tu. Nie, dobra, lipa.
To zawaliłem. Physical. Poison, dobra. Poisona też potrzebuje. Tylko te elemental będzie słabo z nimi. No ale spróbujmy. Może coś do balansu. Ten health taki zwykły to nie bardzo. Prefix. Dobra, physical damage. Okej. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Ohoho, dobrze jest. Jeszcze raz. Poison resistance. Jest dobrze, mamy maksa tutaj. Mamy maksa, 38%. No 45 mogło być. Tego nie ruszam. Jedziemy dalej tu. Tu mamy maksa. Physical 48. To jest 58? Skąd tu się tyle wzięło? To w ogóle od 40 do 60 losuje, aha. To po prostu mi tak mało wylosowało. 48 tylko. No dobra, spróbujmy. Zobaczymy, co wyjdzie. No tu jest ładnie niby. 12% healtha. No zostawię ten pasek coś tam pod balans, ale jakoś nie wróżę mu świetlanej przyszłości. Spróbujmy jeszcze z tym paskiem coś porobić. Tylko musiałbym co? Musiałbym mieć szczęście. I wylosować physical damage. Dobra, olać to. No dobra. Butki wyszły naprawdę, naprawdę fajne. Ten pasek zostawię. Te amulety zostawię. Mamy nową lachę. Mamy nowe, naprawdę fajne buty. Z tą biżuterią jeszcze, ale tutaj nic z nią nie zrobię teraz, nie? Tu jest już wszędzie zero. To mogę podejrzeć. Zero potencjału. No tu jest wciąż potencjał, ale to... Ale to już mamy tutaj te tiry piąte. No tutaj nie mogę nic fajnego mieć, nie? Ale jakby wszedł mi krytyk, to tu by się coś podniosło też? Ale by nie wskoczyło na tier 6, nie? Nie ma tak dobrze. Zostawię ten pasek, żebym czegoś nie zmaścił. Te rękawiczki jeszcze. Można by je tutaj też ruszyć. Ej, bo mamy te... Ej, właśnie. Rękawiczki możemy jeszcze coś tutaj zrobić. Pokażcie mi teraz... ten Void jest max. Poison Fire. No właśnie, Poison Fire, ale to... To z tym nic nie zrobię. Możemy to hybrydowe zdrowie podnieść. Próbujemy. Znaczy, co tu próbować? No po prostu podnosimy tylko z tym. Upgrade. O kurde. Jeszcze glyf zadziałał. No to co? No to Voida podniosę. A 70 poziom, dobra. No to jest jeszcze postęp na koniec. W następnym odcinku będziemy szli no na tego bossa chyba, nie? A tymczasem ja was żegnam. Trzymajcie się. Na razie.